Oh my god. Keď je to kolos tu stylu jesť. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Moi drodzy, u Benego pojawił się nowy samochód, zobaczcie sobie. Pojawił się Weevil, czyli garbusek się pojawił. Można go sobie kupić tutaj, albo można odbierać telefony od English Dave'a. English Dave będzie do was dzwonił, jeśli będziecie robić napady na Cayo Perico. I po tych pierwszych napadach on będzie do was dzwonił z jakimiś tam gównianymi sprawami. Nie będzie można odrzucić tej rozmowy i wtedy dostaniecie od niego, jak już wszystko u niego tam zrobicie po tych rozmowach, no tam będzie robił takie małe mini misje, to wtedy dostaniecie tego autka za friko, no nie? Ale no nie wiem, co to za dziwna pogoda dzisiaj jest. Ale tak, będzie samochód tak dziwnie stuningowany i ja sobie go przemalowałem, bo w standardzie był na różowo jeszcze zrobiony od English Dave'a. Także co? Jedziemy sobie na tuning do Benego. Właściwie te opcje tuningowe, które ten samochód ma już teraz, są bardzo ciekawe. Ja tu większość powywalałem rzeczy, bo chciałem mieć taką czystą wersję, ale możecie sobie tutaj jeszcze parę różnych pierdół pododawać. Ta wersja u Benego już widziałem na miniaturce, że ma jakieś odstające koła, że można naprawdę hardkorowe rzeczy zrobić z tym samochodem, także jestem ciekawy, co to będzie. O! Pogoda się na szczęście poprawiła. Całą noc w GTA teraz jest taka brzydka pogoda, chyba ze względu na Halloween. Można robić jakiś specjalny event, w ogóle trzeba zbierać jakieś części UFO albo coś takiego. Dziwna sprawa, przed chwilą widziałem, że gracze tutaj w ogóle na sesji to dostarczali. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, jedźmy sobie do Benego. Samochód, jak widzicie, nie grzeszy prędkością. Ja go chyba nawet nie tuningowałem, bo szczerze szkoda mi było kasy na to, żeby wkładać w niego jakiekolwiek pieniądze. I mam go już od bardzo dawna i totalnie o nim zapomniałem, że jest w moim garażu. No i teraz chciałem sobie kupić u Benego, no nie, ale patrzę, kurczę, przecież ja mam chyba ten samochód. Kiedyś go przecież zdobyłem od English Dave'a. No i jest, nie muszę wydawać 300 tysięcy na nowy model. No i zobaczmy, czy da się wjechać. Da się wjechać, zobaczmy, o co chodzi. BF Weevil, czy Weevil? Weevil jakoś tak. Strasznie lubię ten garaż u Benego, dawno tu nie byłem, ale lubię to, że jest tak zajebiście oświetlony. Mega fajnie to wygląda. I tak, w standardzie sobie przejrzymy, co my tu mamy. Widzicie, że ja tutaj nic nie robiłem praktycznie. Mamy tutaj masę zderzaków, to jest, wiesz, bez tuningu Benego, nie? Chociaż jesteśmy w jego warsztacie. Można sobie ściągnąć to tutaj z tyłu. Może teraz właśnie to dodali i... Nie no, chyba wcześniej też to było. Teraz jeszcze sobie posprawdzamy, co tamten. Tak, te błotniki na pewno dało się ściągnąć wcześniej. Tu mamy jakieś akcesoria, jeszcze coś tutaj, karbonowa maska, tak? O, to na pewno było. Ja sobie zrobiłem na takiego wojskowego albo coś. No i na pewno były te malowania. Może teraz zostało dodanych trochę więcej. Może niektóre opcje się pojawiły. Dobra, robimy upgrade. Jesteście gotowi? Milion to kosztuje, kompletnie się nie opłaca, ale po coś się te kasy ma. 3, 2, 1. No tak. O, widziałem już na miniaturce. O kurde, ale z tyłu wygląda fajnie. Ten styl tuningowy nazywa się Rat Style, czyli szczurzy styl. I faktycznie ten samochód idealnie do tego pasuje, wygląda jak szczur. Robimy mu pełny upgrade. Zobaczymy, czy będzie szybciej jeździł, bo to co przed chwilą. Chociaż właśnie, no nie był stuningowany na maksa. Ty patrz, są te same zderzaki, może oni dodali te nowe opcje. Co by tutaj dać? Mam wrażenie, że ten zderzak będzie trochę obcierał gdzieś tam o krawężniki czy coś, jak damy taki wielki. Ty patrz, jaki malutki spoilerek. Co to? Nie, to nie jest spoiler. To jest jakaś tutaj taka rurka albo coś, widzicie? What the hell? Tak, no może to bym na razie dał. Dobra, niech będzie. Z tyłu, co możemy dać z tyłu? Ale fajnie wygląda i takie szerokie te koła, ja pierdzi, co oni tu wymyślili? Może z antenką? Zrobimy taki hardkorowy tuning. Headlights covers. O, to nie tylko osłony tych tyk, ale też możemy te światła dać niżej. Albo wyżej nawet. Czad. Okej. Okay. Podoba mi się, dawaj to. Wow, z tyłu też, ale czad, możemy mieć takie malutkie światełka. Jak w tych rad stylowych samochodach, mega, znaczy tuningach, bo to nie są normalne samochody, są normalne samochody przerobione na rad style. Dobra, wyjdę, okej, tego nie widziałem. What the fuck? Tutaj możemy mieć jeszcze,
Możemy mieć jeszcze to, możemy mieć jeszcze to. Okej, okay, to już wydechy widziałem, ale te są boskie. Wow. Mimo wszystko chyba dam coś takiego. Kurde, mam dylemat. Dam coś takiego, bo nie chcę sobie trochę rujnować, wiesz, kształtu tej bryły tego samochodu. Nawet podoba mi się, jak ma te takie koła poszerzone. Jakie w ogóle zawieszenie, what the hell. Dobra, maska, akcesoria na masce. I widzicie, teraz są inne akcesoria po tym upgrade'zie. Czyli tamte ulepszenia, które mieliśmy, one były chyba w standardzie. Także było ich bardzo dużo. Tutaj była tylko ta łopatka, no nie? Możemy dać sobie takie łańcuchy, takie wystające jakieś kolce. To nie wiem, co to nawet jest. Trąbkę możemy dać, okej. Okay. To chyba, żeby wystawić przez okno, wiesz, rękę i zatrąbić sobie. No, ciekawe, ciekawe. Tutaj takie, nie wiem co wybrać. Nie podobają mi się te kolce. Ćwieki to się chyba nazywa po polsku, nie? Możemy dać coś. O, to możemy dać, to mi się podoba. Maska. Tutaj możemy jeszcze takie coś. Ty, co ty tu są? Światła w masce? Wow, ale fajne te opcje zrobili, naprawdę giga. Można ciekawe rzeczy zrobić z tym samochodem. Nie podoba mi się akurat to, bo już mam światła na dole. Ale coś sobie z masek może wybiorę. Może coś takiego? O, retro grill, niech będzie. I mamy maskę, ale super opcje. U Benego zawsze najlepsze opcje były, nie? I tak, siedzenia. To wygląda jak taki tani grill, no nie? Mega! Kurde, to są jedne z lepszych opcji, jakie dodali do GTA chyba. Dajmy coś takiego, what? Dobra, jeśli chodzi o to, to możemy dać jakieś normalne koło. Dajmy to, takie koło zębate, okej. Okay. Shifter. Teraz się robi takie zbliżenie, nie pamiętam, żeby tak było wcześniej. Są shiftery już takie, które znamy z tuningu Benego. Dajmy sobie coś takiego, what? Dobra, drzwi. Tutaj też, o, możemy dać coś takiego. Tutaj też już mniej więcej to samo widzieliśmy wcześniej, no nie? Także to nie jest dla nas zaskoczenie, że możemy sobie te panele wewnętrzne zmieniać. Tutaj mamy jeszcze kolorowanie świateł, światło oświetlenia w środku samochodu, nie? Liczników i tak dalej. No i możemy dać jeszcze klatkę bezpieczeństwa. Myślę, że będzie pasować do tego samochodu, więc możemy sobie tutaj dać. To szyba przednia jest taka malutka. Oh my god. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Przednie światło możemy dać ksenonowe, ale to później zmienimy sobie na jakieś czerwone czy coś. Neonów chyba nie będę dawał. O kurde, można takiego typowego rad styla zrobić, zobacz. Wow, to pasuje idealnie do tego auta. Tutaj jeszcze mamy podobne malowanie. Forgotten Racer tak się nazywa, tu jeszcze mamy coś tak. Barn Find, okej. Okay. Ja bym wybrał może Forgotten Racer. A tu mamy Evil Weevil. Spoko, podoba mi się. No takie ogniste, bardzo mi się podoba to. Mega, mega fajnie to wygląda. Okej, okay, to wypadałoby zrobić na przykład jakieś matowy lakier do tego, co? I tak, jeśli... O, lusterka, zobacz! O, ale te są kozackie jak w jakimś motocyklu typu Coffee Racer, kojarzycie? W tym w stylu tuningowym. Mega, jeszcze takie do góry. Naprawdę tu sporo opcji jest w tym aucie. Wow! Dobra, mamy coś takiego. Ornamenty, ja pierniczę, co dajemy? Może... W sumie jest Halloween, może dajmy sobie coś takiego. Ja pierdzie. Ile to... A, nie jest drogie. Myślałem, że 39 tysięcy kosztuje, okej. Okay. No i tutaj mamy tablicę. A można... Ja bym chciał w ogóle usunąć tę tablicę, ale chyba się nie da. Dobra, standardowy kolor i dajmy matowy. Będzie świetnie to wyglądać. Może nawet w czerni dajmy. Tak, dajmy to czarny, zobaczcie. Ale super wygląda ta rdza teraz. Dobra, dodatkowy kolor. O, felgi nam się zmieniają, what? Ja nie wiem, czy będę mógł wymienić właśnie te felgi, chyba nie. Chyba muszą zostać takie, jakie są, co? Szto, spodoba mi się to bardzo. Dobra, jaki kolor tu wybrać? Myślę, że czarny, nie? Aha, tutaj mamy to, okej. Okay. I tutaj mamy środek. Środek możemy dać taki ciemniejszy. Dobra. I dach może... O! To już przypomina trochę te samochody z Areny Wojny. Wow! Co jest? Wow! Ale czad. Ja, mi to kompletnie nie pasuje, no nie? Ja bym wolał jakiś karabin na przykład na dachu, albo coś takiego, albo jakieś działo, takie wiesz, atrapa, niedziałające. Kurde, te opony są i to w ogóle wszystko, co możemy tu załadować, ekstra jest. Ale ja bym chciał, żeby mi to pasowało do maski z przodu, nie? No, to maski po prostu. Więc damy coś takiego. Ale te opcje są świetne, zwłaszcza ta deska, kurde. Naprawdę ekstra. Dobra,
Tu możemy sobie sprzedać, jeszcze nie skończyliśmy tuningu, więc nie ma pełnej ceny. Możemy dać ten zbiornik z boku, ekstra. Ja bym dał, podoba mi się bardzo i zardzewiały jeszcze, super. I jeszcze możemy, zobaczcie, mimo że ta szyba jest tak mała, to jeszcze możemy dać ochronę od słońca. To już jest w ogóle, to prawie nic nie widać przez tą szybę w tym momencie, no nie? Wow, wow. Dobra, to może dajmy sobie coś... Kurczę, to tak odstaje. Pasuje, no nie? Wszystko tutaj pasuje, ale dam sobie chyba coś takiego. Kurde, ale to jest takie brzydkie. A może bez niczego? Dobra, zostawmy tak. Spoiler! Jesteście gotowi? Ja pierniczę. Ej, czy ten spoiler zmieściłby się razem z tą deską? O, może mieć też taki. Okej. Okay. Są różne przetłoczenia tego spoilera chyba. Albo po prostu kolory inne, okej. Okay. No i tyle. Ej, spoilerów nie ma jakoś bardzo dużo. No to ten chyba najbardziej pasuje, nie? Do całokształtu. Razem z tymi wydechami wygląda to dobrze. I można dać taki hardkorowy jeszcze. Podejrzewam, że dużo osób skusi się na ten hardkorowy właśnie spoiler. Okej. Okay. I zawiesz, jeszcze można obniżyć ten samochód. Jesteście na to gotowi? 3, 2, 1. Ej, nie wiedziałem, że aż tak, że aż w negatyw wejdzie. Za mocno, ty. Serio? Nie no, dla mnie trochę przesada. Jeszcze negatyw w takim zawieszeniu? Daj spokój, trochę za dużo. Tak jak jest teraz, to mi pasuje, no. Dobrze by było, jakby można było te zawieszenie takie regulowane. Wiesz, że jak samochód rusza, to się podnosi, a jak się zatrzymuje, to siada. To by było naprawdę fajne, ale tu widzę, że chyba nie można takiego wybrać. Szkoda, wiecie, tak jak jest w Hermesie na przykład. Mega fajna sprawa. Mam dylemat, co tu zrobić. No dobra, na razie zostawmy takiego. A potem pewnie wywalę to i zostawię w standardzie, bo nie chcę mieć takich. Chyba że inne zawieszenie sprawia, że nie ma takiego negatywu. Nie, prawie w każdej opcji obniżenia jest negatyw, to mi się nie podoba. Dobra, i skrzynia biegów, turbo. I możemy wybrać, słuchajcie, bespoke? Co to jest? Ja pierdziut. Co ty gadasz? Można mieć te standard... Oj, nie spodziewałem się, że będzie można wymienić te felgi. One wyglądały tak, jakby ich nie można było wymienić na inne. Ale kurde... A zobaczcie, te standardowe felgi są szersze, no nie? Moglibyśmy spróbować dać offroadowe. O, na przykład te. Obojętnie. I do tych offroadowych dodamy potem design. Jak zmienimy ten design, to one zmieniają swój bieżnik, ale i tak nie są takie szerokie jak w przypadku tych standardowych, nie? Więc ja bym dał tutaj te standardowe, a i tak wyglądają w porządku. Kurde, ale to Benego to już w ogóle odjazd. Patrz, jakie wielkie to koło tu z tyłu jest. Piernicze. Nie wiem, co tu kurde wybrać. Nie wiem, na co się decydować, serio. To mi mega tu pasuje. Dobra, na razie dam to. Mamy jeszcze takie... Uuu, te będą doskonale pasować, zobacz. Oj, zostawiamy to. Uuu, albo te. Dobra, na razie zostawiam te. Jakie wielkie. To są jedne chyba z większych felg, jakie można zainstalować u Benego, no nie? W jakimkolwiek samochodzie. Tu możemy dać jeszcze malowanie i zobaczcie, to malowanie zmienia felgę w środku, no nie? Także tu możemy sobie dostosować do koloru samochodu. No i oczywiście dajemy design, tu możemy sobie dać obwódkę, zobaczcie, taką. Co myślę, że pasowałoby, gdybym nie chciał zrobić takiego bardziej agresywnego stylu tego samochodu. Dajemy kule odporne, ten, tutaj dymu nie potrzebujemy. Potrzebujemy szyby, tutaj są szyby, wow. O kurde, wow. Ale felgi jeszcze będę mógł sobie pozmieniać. Jeszcze pomyślę na tym zawieszeniu, ale wyjeżdżamy. Zobaczmy, jak on nisko stoi, ty. Ziomek, co jest? Jak to wygląda? Oh my god. Musimy zobaczyć to podczas jazdy, jak te felgi wyglądają, co? Ale jest ultra niski. Możemy sprawdzić, jak bardzo jest niski. Przejdziemy pod takim szlabanem, gdzie ja zawsze sprawdzam samochody, jak bardzo są niskie, ale to jest niskie. Są niższe samochody, wydaje mi się, w GTA, takie super sportowe i tak dalej, te hyperauta, ale ten jest niski.
Łoj, ale przede wszystkim on, mi się wydaje, że on nawet nie jest tyle niski, co szeroki i mamy takie złudzenie przez to, że on jest jeszcze bardziej niższy niż rzeczywiście jest, nie? A podejdźmy sobie do jakiegoś, byle jakiego auta. A na przykład do tego, dobra, no jest niższy od cały dach. Praktycznie sięga temu obok samochodowi do tam, gdzie się zaczyna szyba od kierowcy, nie? Dobra, a jak te felgi wyglądają podczas jazdy? Dobra, powoli jedźmy. Patrz! What? Jaki czad! Czadersko to zrobili. No dobra, teraz chodźmy, pojedziemy sobie na szlaban. A właśnie, co z osiągami? Bo ja tego Weebilla chyba nie miałem ulepszonego na maksa. Te odstające koła to jest coś. W ogóle musimy sprawdzić jedną rzecz. Czy te odstające koła to faktycznie są koła, czy to jest taka teksturka tylko, jak to bywa w grach? Są to koła, damn! Dobra, czekaj. Pod ten większy szlaban wjeżdża bez problemu, a pod ten? Czekaj, bo musimy wjechać odwrotnie. Te szlabany się nie zawsze chyba otwierają. No tutaj już zahacza, nie? Także... tutaj już zahacza, także no widać, że to nie jest jakieś super niskie auto. Chyba u Benego... O, patrzcie, pojawiła się ta. Pojawiły się ozdoby w ogóle halloweenowe. Można je popsuć? Aha, jestem w pasywie, to nie mogę chyba. Ale jest ozdoba halloweenowa. Ciekawe. Dobra, ja bym chyba wywalił sobie to obniżenie. Chociaż właśnie w Rad Stylu chodzi o to, żeby samochody były super obniżone. Żeby były tak obniżone, żeby nawet tarły podwoziem o ziemię i wtedy jest lepiej. Według tych, co tuningują te fury. Serio. Także możemy tutaj wywalić. Znaczy mi się nie podoba camber w tym aucie. Jakoś tak mi nie pasuje. Co do prowadzenia, powiem wam, że jest tragedia. Samochód ledwo co skręca, wchodzi w pocisk za każdym razem. Ale to kurde chyba nie ma znaczenia w tym aucie. Najważniejszy jest ten wygląd, nie? To, że możesz się kurde pokazać. O, i uderzamy też o krawężnik przodem. Pewnie podczas hamowania, kiedy ten przód jest wtedy najniżej ziemi, nie? Tak więc no auto raczej nie będzie do tego, żeby jechać nim na jakąś tam misję, czy na jakiś napad, albo cokolwiek zrobić konkretnego tym autem, tylko raczej jest do tego, żeby właśnie sobie poszpanować, żeby dla przyjemności sobie pojeździć, nie? Takich aut oczywiście jest mega dużo, ale ten wygląda wow, wygląda zjawiskowo, wygląda zupełnie inaczej. Dobra, i weźmy sobie teraz standardowe zawieszenie. Teraz te koła będą proste. Myślę, że nie będzie też tak haczył samochód o różne krawężniki i tak dalej, co jest sporym plusem. Ole ty! Ja teraz skręcałem na maksa, żeby wjechać tutaj i nie da się nim tak dobrze wykręcić. Jest strasznie taki sztywny w tym prowadzeniu. Wow! No, ciężko skręca. Kiedyś chyba mieliśmy w GTA taki podobny auto, no nie? Do tego. Też można było zrobić na Rad Style'a. Coś było. Pierdziele. A, no właśnie, zapomniałem wam pokazać. Ten samochód jest w klasie Muscle, więc co możemy zrobić? Żeby stawać na tylne koło. Próbowałem dłużej go utrzymać w trybie Willy, ale no niestety jest ciężko. Ale na pewno wam nie będzie ciężko zostawić łapkę w górę oraz suba pod tym filmem, jeśli wam się podobało. Hejka!